Na szczęście jeden ma puk. Fago. Nie, dzisiaj nie mój dzień. Dzisiaj nie mój dzień. Nichuja. Siemano, siemano, witam was, Spider z Long Games TV w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA Liberty City Stories. Ostatnio skończyliśmy na kilku failach, a teraz jest taka opcja, że kurde, muszę ograniczać radio, bo YouTube mi coraz więcej klejmów sra, mnie to wkurza, zresztą sami widzicie na odcinkach, że jest taka bieda, że kurde, jest niby ta opcja, że wytną mi ten fragment, co jest kawałek, no i spoko, ale jakość audio mojego głosu strasznie się pogarsza i póki YouTube tego nie udoskonali, albo póki nie będę miał partnerstwa sensownego, to nie ma co się na to pchać, bo to po prostu jest porażka. Wiecie, jak tam w jednym fragmencie te 2-3 minuty spoko, ale w poprzednim odcinku nasrali tego naprawdę sporo, dlatego nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Volatile situation. Hey, Tony. I can't come out right now. I'm busy, you know? Why? What's going on in there? And what the hell is that smell? Look, Tony, we're catering to some real specialists today. This stuff is internet gold dust. What you should be concerning yourself with is that Leone Gaming House up in St. Mark's. The Sindacos are going nuts about it. I heard they're gonna blow the place off the map. Check out the casino. Ja czeknę casino. Ja casino zawsze chętnie sprawdzę, bo ja to w Vegas byłem, w San Andreas, chociaż to było w później o wiele niż to było, ale byłem w casinie, tak? W Vegas, w San Andreas. Tutaj, ta jest i kasyno. Czekam, kasyno. Tony? It's JD. Look, I just heard there's a bunch of Sindaco goons coming your way. And they're packing big time. Watch yourself. Thanks, JD. Appreciate it. Tak, tylko że ja nie mam żadnej pukawy. Miło by było, jakbym mógł jeszcze chociaż sobie podjechać po Ammunition. To jest dosyć blisko. Chyba, że to nie jest nie, no to ja musiał iść Ammunition, dobra. Tędy. Pod Ammunition. No! Ale to jest Ammunition, czy to po prostu będzie pukawa schowana? Jest Ammunition bez jaj? No jest Ammunition bez jaj. Nie, no to git. Może zdążę jeszcze. Kupuj pistola. Kupuj jeszcze Micro SMG. Dobra, wystarczy to. Lecimy tam do tych sabotażystów całych. No chodź tu jeden z drugim. Nie, dziadka zostaw. A, no tak, bo teraz mogę już używać tego drive-by'a, bo już mam SMG. Gdzie są ci sabotażyści? Ja ich nie widzę. A tu. Dobra, Mox Indicators way out. Stop them. Dobra, zestopuję them. Ten tu podzi... A, to już bardziej profesjonalni, bo samochodzikiem se jadą. Samochodzikiem śmigają. O, fuck! No to nie udało mi się pośmigać razem z nimi. No ale ja się nie poddam bez walki. No ten profesjonalny motor PCG 600. 600. I nie mają szans ze mną. Dobra, już ich widzę, już ich widzę. Jeżdżą tak jak ja. Ale skręcają też.
Nie zdążyłem. Nie zdążyłem, na normalnym świecie nie zdążę. Cóż, no i znowu mnie wysrało. Znowu nie mam hajsu. A tu musiałem mieć przynajmniej pistolet jeden. To nie jest takie proste, wiecie, już wkurza mnie to zawsze, jak jest już pod końcem, już na krawędzi. Już wiesz, że wola i tyle situation się uda, a tu nagle się nie udaje. To irytuje strasznie. Teraz jeszcze do tego nie mam mojego motora. No przydałby się jakiś samochód. Może samochód? No, weź go. Dziękuję ślicznie, chłopaki. No jest, no i tak, przebicie mi oponę i zajebiście się jedzie. Radio trzeba wyłączyć. Tam się skurczy koty z ty przysrają. Nawet te pukawki strzelę. Od razu będziemy... O, ale hajs. Będziemy emilinować dziadów. No. Pistola, nie? Micro SMG, jeden ten musi starczyć. I chcę nową furę, bo ta już mnie zdenerwowała. Ta będzie spoko. W trójce to były fajne fury tych Diablo. No, nie, no wyłączyłem radio i się włączyło znowu. Del Mundo, Double, Kijach, Ryże FM, Lips, Del... No. To radio się wyłącza kiedyś? Dobra. Take out the syndicato sabotersów, dobra. Samochód mnie poproszę, mój. Ja idę rozwalić syndikatu saboterstw. Jak oni tam będą na pieszo, to tam wiecie, ale samochodem z tymi eksplozywami to mnie zaskoczyli, no. Nie powiem, no zaskoczyli. To ja go wezmę metodą pukawczą. Tak go rozwalę. On tak będzie krążył jak jastrząb. A, radio, fuck. On tak będzie tu krążył jak ten jastrząb, a ja go tu wezmę metodą pukaną. I to tak jeb, już po typie. Prawie. O. Podłożyli bombę, spierdzielaj. One more and the casino gone. A, to ja mam bronić kasyna, dobra. To ja już rozumiem, o co chodzi w tej misji. Bo wcześniej nie czytałem napisów jak zawsze, tylko grałem, nie? To kasyna jest w niebezpieczeństwie. Ja wróć. No to samochód mi się zaraz spali. To wiadomo, że oni przyjeżdżają na pewno do kasyna. No to już tyle zdążyłem wywnioskować. No nie, no pajnak, jaki ty mądry jesteś. Jadę. Fuck! Popróbowałem zmienić pukawę, ty! Jaka opcja! Nie no, kołowato mi się idzie, kołowato na maksa. Próbowałem zmienić... No! Kurwa. Próbowałem zmienić pukawę, o to chodzi, że jeszcze nie zmieniałem tu nigdy pukawa. Próbowałem to zrobić i wyszło jak z dupy, no nie? Wypadł mi stąd. Jeszcze raz, uparłem się na tą misję i ja ją zrobię.
Ja ją zrobię, dzisiaj ją zrobię. Co wam powiem, to wam powiem. Trudne misje to są. Znaczy, może ja jeszcze nie jestem przyzwyczajony do grania po prostu na padzie, no nie? Albo po prostu lamię, no. No to jest normalne, że lamię, ale to już jest, zaczyna być przegięcie. To już zaczyna być przegięcie przegięcia. To już jest podwójne przegięcie. Jeszcze tak wyjdzie, że będę robił po misji na odcinek, tak jak robiliśmy kiedyś GTA 3 i Vice City i trochę San Andreas. Nie, teraz musi się udać, musi się udać. Gdzie mój motor? To na moim motorze pojadę sobie tam Munition. Tylko, że my teraz nawet nie jesteśmy na SMG. Dobra. Kupię sobie zwykłego pistolsa i tyle w temacie. I teraz krótka le... Aha, L1, L2 się zmienia ten. A celuje się L1, dobra. Nie, muszę zapamiętać to wszystko. Tak to wszystko ładnie, pięknie, przecież tą misję bym, że gdyby mnie nie zabił tamten frajer, bo mi się zachciało zmieniać broń. Bo myślałem, że się celuje L2, znaczy R2, a to się celuje R1. No i sytuacja się wyjaśnia trochę za późno zawsze. Trochę zawsze za późno. Dobra. Teraz najgorsze jest to, że nie mogę sobie jeździć i do nich strzelać, bo muszę stać tu i czekać. Bo raczej wątpię, żebym ich dojechał jakoś tak ładnie. Bez możliwości, wiecie, strzelania do chłopaków. Lepiej się zatrzymać i poczekać, aż po prostu przyjadą do mnie. Autocelowanie, nie mogę zabić typa, no. Czuję ich, jak jadą. Nie do tego typu. No jak oni mogli zaplantować tą bombę? Kto to wymyślił? Jak przecież oni nie mogli tego zaplantować? Gdzie są te frajery? Jadą już. No złaź z tej fury, kurwa. No wceluj w nich! No... Gówno. Nie, dobra, to trzeba rozkminić inaczej. Ja muszę tu wziąć, załatwić sobie 600, bo ja muszę mieć SMG. Bez tego to nie rusz. Dlaczego to tak działa? Przecież turbandy pad. Ja tu zmieniam broń, a tu wychodzi dupa. Teraz się uda. Wkurzające, trudne to jest. To jest trudne. To jest dla was może i łatwe, może i zabawnie jest, ale to jest trudne. To jest trudne. Ja tu muszę jeszcze sobie zarobić trochę hajsu. No dostaniesz w pierdol, bo mi kasa potrzebna, no co ja ci poradzę. No. 600 peso minimum muszę mieć. Inaczej to nie damy rady. Nie, ten ma pukawę, to nie, a ten taki inteligentny się... Nie, prościej będzie ich poprzejeżdżać. Ja tu potrzebuję 600 peso i tyle w temacie, no wszyscy zginiecie. No nikt tu hajsu nie ma. No jakie biedne miasto. Ja pierdolę. O, może dziwki będą miały hajs. Dziwki zawsze mają hajs. No, ginsz ma to. No. Co ty masz, niekończące się HP?
Kurwa, dziwka. No, jakiś tam dolarek ma. Ale przecież jak gardzę takim hajsem. Może Alfonsino będzie miał coś? Nie, na tym to jako kozów nie zbije nigdy. Tłusta baba też nie dostanie baty. Musiała mieć pewnie na słodycze, na cukierki zbierała hajs. Fuck, zapomniałem, że ci zawsze chodzą parami. Potrzebny mi jest hajs. Potrzebny mi jest hajs. Potrzebuję 600 dolarów inaczej tej misji. Wiem, co zrobię. Pójdę do innej misji. Prosto. Zaoszczędzę trochę hajsu i potem się wezmę za nią, he? Najmę amerykańskiego furę. Chyba mi alarm pyka. Pojedziemy sobie do C. I już, a tamtą się zrobi kiedy indziej. Ło. No i zajebiście. Snappy Dresser. No to misja marzenie jest w porównaniu z tamtą. No, własnej starej jeszcze. Stara to hajsu da. Czytajcie, czytajcie. Head for your apartment to pick up Cabera. Co ja mam zrobić? Head, to jest web. Co, mam się wspiąć? A nie, to w ogóle gdzie indziej, dobra. No to na dole gdzieś musi być. Po tej drabinie? Nie. Gdzie w dół? Strzałka ewidentna. A, w moim apartamencie, dobra. Mam się bryknąć do siebie, do chałupy. Zrozumiałem już. Gdzie był wjazd do mojej chałupy? Tu jest wjazd do mojej chałupy. O. Może zarobimy hajs na tego SMG i zrobimy wtedy tamtą misję i wszyscy będą zadowoleni. Pick up the camera. Now head outside. Go to Casa Deli. Zdjęcia się robiło w San Andreas. A nie, w Vice City też trzeba było trochę porobić. Były foteczki. Dobra, jedziemy do Casa Deli. No nie, no chłopaku, naucz się jeździć. Jak ja wyjeżdżam z mojej posiadłości, to ulice powinny być puste. Powinni w ogóle zrobić taki poziom trudności, easy. Że nie ma żadnych samochodów na ulicach. Znaczy, są samochody na ulicach, jak się weźmie jeden, to wszystkie nagle znikają i tylko ja sam bym jeździł. Wtedy by wyszło pięknie. Dobra, jestem na Casa Deli. Ale to ten? Ale bieda. A, mam go śledzić, ale nie być za blisko. Dobra. No przecież nie jestem za blisko, chłopie. Zluzuj, grałem kiedyś w drivera, więc mam pojęcie o jeżdżeniu po cichu. Tylko, że tam był pasek. No i niektóry ci pokazywał, że typ się może zjorknąć. No i teraz już zgubiłem typa. Nie zgubiłem. To trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Do Chinatown. A to? No jest. Hmm.
No co, typ stoi, to ja już. Nie radio. Wyłączę radio. No. Kończy się to radio kiedy? No. Opa, pa, jak se przygruchał tu dupeczki, no? Pierdzielony, w ogóle będę musiał sprawdzić, gdzie on pojechał? Ej! No, zgubiłem, bo gdzieś mi uciekł. Noż ty w dupala. Nie, dzisiaj to jest nie mój dzień, jedziemy jeszcze raz. Dziś nie mój dzień, dziś nie idzie mi. Nie, bo ja się za bardzo skupiam, muszę sprawdzić w opcjach, czy jest opcja wyłącz radio. Radio volume. Jest opcja. Już się nie będę musiał martwić o radio więcej. Nie no, wkurzyłem się, bo tutaj ładnie mi wszystko wychodzi. No tu nagle dupa, no wiecie o co chodzi. Już minęło ze 20 minut, a ja jeszcze nic sensownego tu nie uczyniłem. I co, i aparat też mi zniknął? No. O, ale to chociaż... O, jeszcze jest mój skuter. Skuter Harley. Snappy Dresser jeszcze raz. Teraz już nie koniec gubi. Niepotrzebnie wysiadałem z samochodu. Niepotrzebnie. Wezmę sobie mafijnego Sentinela. No nie strzelaj do mnie, już mi. Już po mafijnym Sentinelu. Już mi samochód rozwalili cały. Nie możemy być przyjaciółmi, chociaż jedną misję. Ale schowam Nygusa do garażu, to się zreparuj. No. Się zreperuje wszystko. Dobra, bierzemy, pick-upujemy kamerę. Pick-up kamera. To luszczana jest jakaś, bo duży obiektyw ma. Dobra, idziemy do Casas Deli. Nową furą, naprawioną przez siły wyższe w garażu. Siły garażowe. O! Chociaż może jedna misja się dzisiaj uda. Ja tak sobie ostatnio kminiłem, ile odcinków będzie z Liberty City, czy ze 20, ze 30, coś czuję, że będzie ich 600. Tak najmarniej, jak tak dalej pójdzie. A 600 odcinków to chyba jeszcze takiej dużej serii nikt nie zrobił na YouTubie, mogę być pierwszy. Dobra. Jesteśmy koło Casadeli. Dobra, jeszcze nie pokazuj mi co on tam ma zamiar robić. O, furę mi w automacie przekręciło. I muszę obserwować bacznie typa. No bo nie chcę, żeby potem mi kurde misja się nie uda. Po raz kolejny. To jest przekleństwo moje. A ja tu się staram, a i tak wychodzi bieda. W ogóle wygodnie mi się gra w końcu bez słuchawek, bo sobie wziąłem i postawiłem po prostu na laptopie słuchawki, mic'iem do góry. Pewnie na kamerze widać kawałek jak wystaje, ale to jest nieistotne. Dobra, skupmy się na misji. Ale jest tak mi o wiele wygodniej grać. Jak nie mam nic na łbie. Dobra. Teraz kutasa śledzi. Już nie popuszczę. W lewo i w lewo. A jakbym wtedy pojechał w lewo, byśmy go mieli. Dyn, 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 dyn.
Dyn. Ciekawe, gdzie pojedzie. Ja mam nadzieję, że sytuacja będzie dosyć prosta do zrealizowania. Tu się czai, patrzcie, skurczy kota jednego. Dobra, dobra, już, już. No. Okay, ladies, give me a minute here, will ya? I'm gonna change into something that's a little more me. Okay, ladies, it's milk time. Who's gonna be mama? Oh, fuck, shit. Girls, get with the program. Jak się zoomowało, tam było napisane. No kurde, nie przeczytałem. Nie podchodź za blisko, nie rób tego, nie rób tamtego. Jak się zoomuje? Wszystkich guzików już próbowałem. No. A, kwadrat trzeba przytrzymać. Strzaił się? Dobra, wracamy do starej. Jak na razie wszystko jest pozytywnie załatwione. To kwadratem. Nie no, bo o to chodzi, że tak, czytam co się dzieje w grze, a przy okazji czytam co trzeba zrobić, no nie? I po prostu czytam co się dzieje w grze i czytam co trzeba. Dobrze powiedziałem, i czytam jakimi guzikami trzeba właśnie zrobić wszystko. I nie wyrabiam się, a potem muszę sam dochodzić. Tak jakby oni mówili po polsku. No bo najlepiej jakby cały czas ten tutorial się pokazywał, zanim tego nie zrobisz. To by było dobrze. No tutaj to ja tak strugam sobie cwaniaczka, jak dojdzie do czego, to nie wiem o co chodzi, ale mam nadzieję, że się uda dojechać i misja się zakończy sukcesem. W ogóle tylko trzy shoty, kurde, zdjęcia można było zrobić. Jakby mi się aparat skończył, zaraz mission file, dziękuję. Tak mogłoby być, tak mogłoby być. Nie umiem normalnie wyśmieć, przepraszam. No i ciekawe, to stara na to. Hey ma, take a look at my photo. It's of your good man Giovanni Casa wearing a goddamn diaper. Is this how you spend your time? Looking around in the woods, taking pictures of men? What is wrong with you, Antonio? You shame me. But... And diaper or no diaper, he's still a better man than you. No. Stówkę dali. Bieda. Bieda, straszna bieda. Albo dobra, zrobimy sobie jeszcze jedną misję mamuśki. A co? Big Rumble in Little China. Przecież nie mogła wyjść. Byłem u nich już ją. Wouldn't let no one run him out of his own home. But
but unlike you, your father was a villain. Until the triad showed you some respect, you're no son of mine. A daughter, maybe, but not a son. No, I stara mnie nie akceptuje. Ta. To uwielbiam. Jeźdź do triad, nie miej pukaw. Coś czuję, że będzie to co zawsze. Złe przeczucie ma. Chyba, że w Amunation sobie kupię kurwa pukawki. Chyba, że co zrobię, a to zrobię. Se kupię pukawkę i wtedy nie mają szans. Siadaj Steve Murray, Don Leone Corlando. Se wezmę tu, kupię kurka pistolsa. Na to mnie jeszcze stać, no więcej już nie mogę, no ja wiem. Triady zawsze mają hajs. To jak ja tam wjadę im, no i patrzcie co się dzieje tak. Łyp, łyp, no. Ja im tam wjadę. No jest ich dwóch. A za co ja mam to zrobić z nim? A! Bulletproofowy jest to oby. A, krzynki mu muszą pospadać. Że mi zaraz fura się... A nie, to on krzynki na mnie spada. Chłopaki, nie wpierdzielajcie. Fuck, fuck. Wysiadaj. Dobra, trochę mnie rozwaliło, ale jeszcze jest stabilnie. Że mi zaraz fura się wyzgubi się. No wsiadaj, byczku. No to jak rumpo pocisnę, to nie mają szans ze mną. To jest najbardziej oldschoolowa fura w całej grze. To jest rumpo, tego nie pomalujesz. Dobra, patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje. Je! Yeah. A nie. To one ci priani, tu nie ma szans. Zaraz tu macie pojechane. Ten do mnie z tasakiem. Z czym do ludzi? No, ach. No i do tonnego ci pryniego. Ja stary pokażę, kto tu jest szefem miasta. Dobrze, że tu nie trzeba zdawać na prawo jazdy, bo bym oblał od razu na wstępie. No gdzie ta furgonetka? Tam się gdzieś czai, no to ja już tu biorę, robię wjazd. Tu, no fuck, nie lubię tego. Nie lubię tego. To może być niebezpiecznie. Na szczęście jeden ma puk. Fuck off. Nie, dzisiaj nie mój dzień. Dzisiaj nie mój dzień. Nichuja. Podjadę sobie pod matkę, tak zukę jeszcze. Mogę? Przecież nie mam nic hajsu. Dzisiaj nie mój dzień. Także ja sobie pojadę już do sejwika, lepiej nie będę wam truł dupska. Nie, dobra, dawaj tam taksówkę, bo muszę dojechać do domu. Dzisiaj nie mój dzień. Zdecydowanie. Miejmy nadzieję, że w następnym odcinku pójdzie mi o niebo lepiej. Sobie zaparkuję tu taksę. Także dzisiaj to było już po prostu apogeum faili. Gorzej być już nie może. Strzelę sejwika. No nie, mimo wszystko jedna misja zaliczona była. Mówcie co chcecie, było w porządku. No, także wy się trzymajcie, ja tu mam pilocika i do następnego odcinka. Cześć.